Test. Dobra, będzie działać. Cześć, ze strony Bartek, a to jest kolejny powrót do nagrywania filmów na kanał Drupalowy i dzisiaj będzie odcinek taki troszkę narzekający, z lekką nutką nadziei, traktujący o tym, jak wygląda nasza scena drupalowa w Polsce, bo z tego, co widzę, niestety, ale wygląda ona chyba coraz gorzej. To takim względem, że nie przychodzą nowi ludzie, którzy chcą się uczyć Drupala i którzy będą po prostu tworzyć tą community, tak, z której Drupal jest tak naprawdę znany, bo na świecie to ma się całkiem dobrze. Drupal się rozwija, poszerza cały czas swoje grono, cały czas powstają strony na Drupalu. Widać to w postaci na przykład, nie wiem, klientów i jak się po prostu rozwija, jakie strony powstają na Drupalu. Także z tym jest jak najbardziej dobrze. Drupal nie jest archaicznym systemem CMS i cały czas tworzy się w nim strony, tak? No ale w Polsce niestety zauważyłem, po czym zauważyłem? Po tym, ile ludzi przyjeżdża na konferencje, po tym, ile ludzi pojawia się na Drupal Dayach. No, o konferencji mówię tutaj, o Drupal Camp Polska. Tak naprawdę co roku jest coraz mniej ludzi. Na ostatnim Drupal Campie, który był offline, czyli jeszcze przed pandemią, 2019 rok, było chyba coś około 110 osób, z czego bardzo dużo ludzi było z firmy, w której ja pracuję, tak? Chyba nas 30 osób było z tej właśnie firmy. To nie wiem, czy do końca można liczyć tej osoby, no ale można oczywiście. Liczymy te osoby. No ale jak ja byłem pierwszy raz na Drupal Campie, to pamiętam, że było ponad 200 osób. No i wtedy to się prężnie rozwijało tak naprawdę. Ja działałem też na tej scenie jeszcze przed 2013 rokiem, chyba od 2009, 2000, zaraz zobaczymy zresztą, od 2010 zacząłem, powiedzmy, ewangelizować Drupala, zacząłem się go uczyć i od razu pokazywałem, jak robić w nim różne rzeczy, tak, prowadziłem swoją stronę, swój kanał na YouTubie, swój blog, no i to naprawdę łączyło ludzi, tak. Było jakieś miejsce, gdzie ludzie mogli się dowiadywać jakichś rzeczy. Istniały też inne miejsca, fora internetowe, które zrzeszały ludzi związanych z Drupalem. No i teraz sobie sprawdziłem, tak naprawdę tych miejsc już jest coraz mniej. Oczywiście istnieją jakieś blogi, które są cały czas aktualne, gdzie ludzie tam piszą na temat Drupala. Pisałem sobie po prostu w Google Drupal poradnik, no i parę rzeczy tutaj wyskakuje, tak. Jest Drupalomania, Sławek, mój znajomy, jest blog. O, czekajcie, bo wam nie włączyłem. Tak, no, Drupal poradnik, tak. Drupalomania, Sławka, jest blog Elimu od Palika, chociaż tutaj już o Drupalu tak naprawdę dużo się nie dzieje, tak. Nie wiem, z Drupala 8 jest 26 wpisów, z czego dwa ostatnie dotyczą Dropler. Taka bardzo fajna dystrybucja, profil instalacyjny Drupala 8, który można zrobić bardzo fajne rzeczy. No, a później już jest 2017 rok, tak naprawdę 3 lata. No to też tutaj już się z Drupala niewiele dzieje. No i tutaj na pierwszej stronie wyskoczyła moja stara strona i drupal.pl. No, bije się w pierś, że po prostu tak przesrałem tą domenę, gdzie teraz na szczęście coś tutaj się dzieje związanego z Drupalem, że tutaj pojawiają się wpisy, są jakieś aktualne rzeczy, są jakieś, no, coś się dzieje, tak? Także fajnie, że chociaż jest na tej stronie coś związane z Drupalem. Szkoda, że to już nie jest moja strona, no ale mniejsza o to. Tak. No, z innych stron, które zrzeszały bardzo dużo ludzi w Polsce tak naprawdę, to była strona drupal.pl. No niestety, tu już w ogóle ta strona nie istnieje. Na tej stronie znajdował się forum, które było aktualne, w sensie ludzie tam wchodzili, jeżeli mieli jakiś problem, tak? No i właśnie szkoda, że nie ma takiego miejsca, nie ma takiego centrum, gdzie właśnie nowe osoby, które wchodzą w świat Drupala, żeby nie, za szybko z niego nie uciekły, trzeba im jak najwięcej pomóc, tak? Rozwiązywać ich problemy, ciągnąć za rękę i wprowadzić do takiego stanu, że będą tak wkręceni w Drupala, że już od niego nie odejdą, tak jak było zresztą ze mną. Znaczy, nie, ja się moim pierwszym CMS-em był chyba właśnie Drupal, także nie wiedziałem, że jest trudny, to się go po prostu nauczyłem. No ale tak, no nie ma takiego centrum. Była jeszcze kiedyś strona drupal.org.pl, którą prowadził Arche,
On był chyba właścicielem. No teraz jest tutaj strona na Droplerze i tu jest, no jest jakiś blog, tak, coś tutaj są jakieś raczej zaproszenia na wydarzenia. Ostatni wpis jest z końca roku 2019, Drupal Warsaw Meetup, czyli to były informacje o Drupal Dayach. Tutaj też jest informacja o fundacji. Ta fundacja już niestety nie istnieje. Nie wiem dlaczego. Jedynym miejscem, którym cokolwiek się dzieje w tym momencie i gdzie można uzyskać jakieś wsparcie techniczne, jest facebookowa strona Drupal, drupal.pl. Tutaj coś, nie ma tu jakiegoś dużego ruchu tak naprawdę, coś się dzieje, jacyś ludzie coś piszą, ludzie odpowiadają bardzo fajnie, no ale moim zdaniem brakuje właśnie na polskiej scenie takiej dużej strony drupalowej z jakimś forum, z takim, że można byłoby wpaść, nauczyć się podstaw Drupala i oczekiwać, że ktoś będzie odpowiadał na twoje pytania, nawet głupie, tak żeby taką osobę ciągnąć za rękę, żeby jednak w tym Drupalu została, no bo to będzie dobre dla nas wszystkich, tak, czym więcej drupalowego community, to tak naprawdę lepiej, można się wtedy spotkać na konferencjach, może z tego wyjdą jakieś projekty i tak dalej, także tylko na plus by było, no szkoda, że nie ma takiego centrum, no czemu tak mówię, no chociaż w naszym kraju to jest tak, że jak sam nie zrobisz, to nikt nie zrobi. Chyba że znajdziesz takie osoby, które myślą tak jak ty i pomogą ci w realizacji tego. No ja na razie nie myślę o tym, żeby robić takie centrum, bo nie mam, samemu nie mam takich zasobów czasowych przede wszystkim. Mam dużo rzeczy innych na głowie, no ale mam czas nagrywać ten film, także mógłbym mieć czas też na rozwijanie czegoś po godzinach związanych właśnie z Drupalem. No i mam nadzieję, że tym swoim powrotem zrobię coś takiego, że zacznę od nowa budować jakieś wokół tego wszystkiego, jakąś społeczność drupalową, żeby zobaczyć, ilu nas jest i żeby wciągać w to nowych ludzi i żeby coś potem wspólnie jeszcze w przyszłości tworzyć, bo Drupal na świecie ma się tak naprawdę dobrze. Jest dużo agencji, jest duże community, dużo ludzi robi strony swoje na Drupalu, także to raczej nie zginie. Drupal nie jest taką osobną wysepką, tak? Oni wciągają się tam, wciągnęli Symfony, jest Tweak, także to nie jest już taka zamknięta nisza. Można też jakichś innych ludzi w to wciągać. PHP-owcy się śmieją z Drupala, a Java-owcy śmieją się z PHP-owców, czyli wszyscy śmieją się ze wszystkich. Także walić to Drupal tylko i zawsze. Zawsze i wszędzie Drupal potężny będzie. Teraz to wymyśliłem, bez sensu. Dobra. No i mam nadzieję, że tym krótkim filmem ruszę coś i zobaczymy, ile tego wszystkiego, ile nas jeszcze tutaj istnieje. Bo ja pamiętam, że jak prowadziłem stronę drupal.pl, no to rzeczywiście tam gromadziłem sporo ludzi. Miałem na liście mailingowej ponad 1000 osób. 1000 osób związanych z Drupalem, amatorów, pasjonatów. No to jest naprawdę ogromna liczba. Myślę, że w tym momencie w Polsce drupalowców, no może 1000 jest, no jest na pewno 1000, ale wszyscy siedzą cicho, pozamykani, robią swoje projekty, bo mają tyle roboty, bo w Drupalu jest tyle roboty. No, także to zostawiam was z taką nutką tego, żeby, nutką, ziarnkiem, żeby coś zapoczątkować, żeby jednak zbić z powrotem nasze drupalowe community, które się trochę chyba rozproszyło i ma za dużo pracy, żeby się spotykać z innymi drupalowcami i żeby pomagać innym młodym drupalowcom. Takie mam małe marzenie, żeby jednak ta nasza scena troszkę odżyła. Będę robił tyle, ile mogę. Będę tworzył z powrotem chyba jakieś drupalowe poradniki, drupalowe wideo, także już następny film będzie techniczny. Zacznę od prostych, a może trudnych rzeczy, jak zrobić drupalowy moduł, czyli będzie trochę programowania. Jak ktoś nie umie programować, no to będziemy programować z Stack Overflow, także spokojnie. No a potem zobaczymy. Tematów jest naprawdę bardzo dużo, także pewnie z biegu mogę ponagrywać sporo tego. A potem zobaczymy, żeby to ubrać, żeby miało to wszystko ręce i nogi. Także na razie powrót taki na luzie, spontanicznie. Ale mam nadzieję, że regularnie. Dobra. A jak wy to widzicie? Jak widzicie nasze community? Czy uważacie, że ono istnieje? Może jest jakaś inna strona? Może gdzieś oni indziej się skupiają? Ja o tym nie wiem. Dobra. To tyle. Trzymajcie się. Zdrówka.
A czekajcie, jeszcze przełączę się. O, przełączyłem się. Teraz. Dobra, na razie. Papatki. No ile się będziesz żegnał? Już spadaj.